Jakie były najlepsze restauracje w 2020 roku w Polsce? W dzisiejszym odcinku przedstawię swój ranking top 20. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku mam dla Was drugie z podsumowań 2020 roku, czyli ranking 20 moim zdaniem najlepszych restauracji w Polsce. Pod uwagę brałem tylko miejsca, które znajdują się na terenie naszego kraju i które odwiedziłem na miejscu w przeciągu 12 ostatnich miesięcy. Ranking jest w 100% subiektywny. Znajdziecie w nim zarówno budy z jedzeniem, knajpki na co dzień, jak i wykwintne restauracje. Podstawowe kryteria, którymi kierowałem się w tworzeniu tego rankingu, to gdzie mi najbardziej smakowało, gdzie mi się najbardziej podobało i gdzie wywarto na mnie największe wrażenie. Są to zatem kryteria bardzo proste i bardzo subiektywne, w 100% bazujące na moich wrażeniach i na niczym więcej. Tyle słowem wstępu, zaczynamy. Na miejscu 20 kremowe gofry z Krakowa, czyli jedyne takie gofry w Polsce, z wierzchu chrupiące, wewnątrz mega puszyste i przełożone absolutnie fantastycznymi kremami w różnych smakach. Co więcej, są to gofry według koreańskiej receptury, przygotowywane przez osiadłego w Krakowie Koreańczyka. Na początku roku, kiedy odwiedzaliśmy to miejsce, kremowe gofry były budką z okienkiem, w której zamawiało się gofry. Dziś już to jest malutki lokal. Na miejscu 19 Min Stable z Poznania, czyli znów kuchnia koreańska, ale tym razem już taka na 100%. Bardzo podoba mi się to, jak to miejsce komunikuje się ze swoimi klientami, jak on tworzy wokół siebie społeczność. Co więcej, tej całej super otoczce jedzenie z tego miejsca nie tylko dorównuje, a wręcz ją przebija. W lokalu jadłem w tym roku tylko raz, ale jest to dla mnie wciąż żywe i pełne moich ulubionych smaków wspomnienie. To był świetny bibimbap i świetne kluski ryżowe. Tymczasem ostrzę sobie ząbki na więcej, zwłaszcza z nowego lokalu właścicieli, czyli z Kim Chickena, który specjalizuje się w koreańskim kurczaku. Kto wie, może znajdzie się w rankingu za rok 2021. Miejsce 18 również należy do knajpki odwiedzonej w 2020 roku tylko raz. Mowa o Bibendzie z Warszawy. Bardzo mile zaskoczyła mnie nie tylko jakość podawanego tutaj jedzenia, ale też w jak zaskakujący i fajny sposób są tutaj łączone smaki w obrębie jednego dania. Postanowienie na 2021 rok: wracać tutaj częściej i regularnie wpadać na obiadki. Do knajpki z miejsca 17 wracałem za to regularnie. To banh mi nam z warszawskiego Mokotowa, serwujące najlepsze kanapki banh mi w mieście. Dla mnie te wietnamskie sandwicze mają w sobie coś uzależniające. Serio, zdarzało mi się jeść kilka razy w miesiącu i nie miałem dość. Moja ulubiona wersja to ta wersja najdroższa i najbardziej wypasiona, czyli z wieloma rodzajami mięs i obowiązkowo z omletem. Ciągle wracam i myślę, że w 2021 też będę wracać regularnie. Miejsce 16 to chyba najświeższa historia z tego zestawienia, czyli Fazil Kebab and Falafel z Józefowa. Niemalże jedyny taki kebab w Polsce, który przygotowywany jest na poziomym ruszcie bezpośrednio nad węglem drzewnym. Co się kręci właśnie przed waszymi oczami, to baranina, za którą odpowiada właściciel tego przybytku, czyli Syryjczyk Fazil. Smak mięsa jest wyjątkowy i podawane jest ono w różnych wariantach. Polecam kanapkę syryjską, czyli największy możliwy kepsik, w środku którego znajdują się nieliczne warzywa. Przede wszystkim jest baranina i troszkę sosu. Jeśli jeszcze nie widzieliście naszej relacji z Fazila, no to odsyłam do osobnego materiału. Link do niego wyskoczył Wam teraz w prawym górnym rogu ekranu. Na miejscu 15 jedna z dwóch kawiarni, która znalazła się w tym zestawieniu. I tak jak ta druga, o której będzie dużo, dużo później, bardzo, ale to bardzo wyjątkowa na taką skalę ogólnopolską. Chodzi o Café Bagerii Stockholm, która jest kawiarnią skandynawską. Mieści się ona w Krakowie i jej specjalnością są cynamonowe i kardamonowe bułeczki. Są one wypiekane na miejscu, co więcej są pieczone od rana do zamknięcia, bo cieszą się tak dużą popularnością, że ciągle trzeba dorabiać nowe. Oczywiście najlepiej załapać się na takie świeżo wyjęte z pieca, nam się tak właśnie udało. Oczywiście kawa w ofercie też jest, w końcu to kawiarnia, ale gwiazdą tego miejsca są szwedzkie bułeczki. Miejsce 14 należy do restauracji z Mazur. W 2020 roku na Mazurach byłem po raz pierwszy w życiu i bardzo ten region przypadł mi do gustu, również pod tym kątem kulinarnym, a rybaczówka z Bogaczewa ma w ofercie to, z czego ten region słynie. Ryby. Z kolei taką specjalnością tego miejsca są ryby pieczone w całości. My jedliśmy sandacza, który prezentował się bosko, a smakował jeszcze lepiej. Obiad w rybaczówce to naprawdę super wspomnienie i mam nadzieję, że w 2021 roku uda się wrócić po więcej. Na 13 miejscu restauracja, o której na kanale jeszcze nic nie było.
Mimo że odwiedziłem ją na początku 2020 roku, 7 stołów znajduje się w wysokiej koło Gorzowa Wielkopolskiego w folwarku Folinst. W kuchni szefuje tam Dawid Szkudlarek, zwycięzca 6 edycji Top Chef Polska, zaś sama restauracja otwarta jest tylko w weekendy, a w zasadzie była w czasie, gdy było to możliwe. Karta jest krótka, sala jest mała, panuje cisza, do tego dochodzą przepyszne autorskie dania. Najlepiej zapamiętałem tatara z jelenia oraz pierogi z czekoladą i bakaliami, a w 2021 roku będę musiał tutaj chyba wrócić i nagrać osobny materiał. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Będzie odzew, będzie film. Knajpa z miejsca 12 była w zeszłym roku na podium. Wciąż jest to moja ulubiona restauracja, bo do Raju z Poznania po prostu uwielbiamy wracać. Tyle, że lokale znajdujące się wyżej w dzisiejszym rankingu były dla mnie większym zaskoczeniem. W 2020 roku Raj wciąż się wspaniale rozwija, nie dość, że nowe dania cały czas pojawiają się w karcie, to są one po prostu coraz ciekawsze. W tym roku trafiłem na przykład na różne interpretacje tajskiego curry z wykorzystaniem polskich sezonowych składników. Było na przykład curry z botwinką, czy curry z pieczoną papryką, cykorią i brzoskwinią. Co więcej, w pandemicznej rzeczywistości restauracja zaczęła sprzedawać swoje serniki i przetwory w słoikach, wysyłając je na całą Polskę. Są one jakąś taką namiastką Raju, ale no ja już nie mogę się doczekać, kiedy znów w lokalu przy ulicy Święty Marcin będzie można usiąść, zamówić pad thaia, pho, banh mi i wszystko inne z karty. Otwarcie restauracji z miejsca 11 było zdecydowanie najgłośniejsze w tym roku. Robert De Niro wraz ze swoimi wspólnikami otworzył w Warszawie hotel i restaurację, słynny Nobu, specjalizujące się w autorskiej kuchni japońskiej. Byliśmy tam z okazji przekroczenia 200 tysięcy subskrypcji i wspominamy ten wieczór naprawdę świetnie. Rachunek był wysoki, dania może nie były zaskakujące, ale za to przygotowane z wyjątkowych, pierwszorzędnych składników, co w przypadku ryb, owoców morza czy wołowiny ma niebagatelne znaczenie. Najlepsze sushi w 2020 roku jedliśmy właśnie w Nobu i po pierwszej wizycie, w trakcie której spróbowaliśmy klasyków tej sieci restauracji z menu degustacyjnego, mieliśmy apetyt na więcej, chcieliśmy wrócić, ale przyszedł jesienny lockdown gastronomiczny, no i się nie udało. Na pewno jednak nadrobimy to w przyszłym roku, a póki co polecam materiał z wizyty. Link wyskoczył do niego w prawym górnym rogu ekranu. Pierwszą dziesiątkę otwiera restauracja prowadzona przez kucharza, którego możecie kojarzyć z telewizji. Mowa o Andrzeju Polanie i Polanie Smaków, którą odwiedziliśmy w tym roku dwukrotnie. Raz z kamerą i parę miesięcy później bez. Obie wizyty wspominamy fantastycznie. Lubimy kuchnię polską, zwłaszcza dania, które z jednej strony trzymają się tradycyjnej, domowej formy, a z drugiej potrafią czymś zaskoczyć. Dokładnie takie potrawy, w dodatku wyśmienicie wykonane, odnaleźliśmy w Polanie Smaków, a ostatnie zamówienie świąteczno-wigilijne, które widzieliście niedawno na tym kanale, tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że Polana Smaków to restauracja, która zasługuje na waszą uwagę i na miejsce w pierwszej dziesiątce. Na miejscu 9 restauracja znajdująca się w uroczej okolicy, w samym sercu Mazur, czyli Oberża pod Psem. Wokół znajdziecie pola i lasy, kilka zabytkowych domków, a w jednym z nich widzicie polskie domowe specjały z lokalnych produktów. Od klasyków typu młode ziemniaczki z jajkami sadzonymi, przez wyśmienite pierogi i naleśniki, po regionalne smaczki, jak na przykład mazurska kwaśnica. Jedzenie było w każdym calu doskonałe, więc z chęcią tutaj wrócimy. Na miejscu 108 restauracja, która jeszcze w starej lokalizacji na warszawskim Powiślu wymiatała, ale dopiero w nowym, większym lokalu w Forcie Służew rozwinęła skrzydła. Mowa o Dziurce od Klucza, w której zjecie jedną z najlepszych pizz w Warszawie. Przygotowuje się tutaj placki neapolitańskie z pulchnymi brzegami, czyli w stylu canotto. Do tego w menu znajdziecie pyszne makarony, pierwszorzędne przystawki i od niedawna pyszne kanapki. Najważniejsze jest jednak to, że do Dziurki od Klucza wracaliśmy w mijającym roku kilkukrotnie i każdorazowo wychodziliśmy z tego miejsca w pełni zadowoleni. W trakcie wizyty w restauracji z 7 miejsca wielokrotnie wracaliśmy wspomnieniami do 2019 roku. W Łutaj we Wrocławiu trafiliśmy bowiem na mnóstwo tajskich smakołyków, które jedliśmy parę miesięcy wcześniej w Tajlandii. Co więcej, wśród tych dań były też dania mało w Polsce spotykane, czy wręcz niespotykane, jak na przykład Morning Glory, czy rewelacyjna kiełbasa z północy Tajlandii, pełna tamtejszych przypraw i ziół. Poza tym wrażenie na mnie zrobiła też sama restauracja, wielgachna, a mimo to naprawdę dobrze funkcjonująca i z bardzo szerokim menu, które zostało fantastycznie zaprezentowane w perfekcyjnie prezentującej się karcie. W 2021 roku będę chciał na pewno wrócić do Wrocławia, wrócić do Łutaj i spróbować innych pyszności z tej obszernej karty. Na miejscu 6
wegańska restauracja z centrum Warszawy, do której często wracaliśmy w trakcie roku na obiad czy na lunch. Przy pierwszej wizycie w No Problem, jeszcze w lutym, zachwyciłem się tutejszym Korean Fried Tofu. Jest to doskonała, pikantna potrawa, którą później jadłem w tym miejscu jeszcze wielokrotnie. Część karty No Problem nawiązuje właśnie do kuchni azjatyckich, ale część to wariacje na temat dań z innych regionów świata, również z kuchni polskiej. Cokolwiek jednak ląduje na stole, zawsze jest pyszne. Było to chyba moje ulubione miejsce na obiad w centrum Warszawy. Pierwsza piątka tego zestawienia to absolutnie wyborne restauracje. Otwierają Młoda Polska, czyli restauracja z Wrocławia prowadzona przez Beatę Śniechowską, zwyciężczynię jednej z edycji Masterchefa. Tamtejszy Tatar, choć nie kupił mnie w 100%, do dziś zachwyca mnie użyciem dwóch rodzajów mięsa wołowego. Najlepsze okazały się jednak glazurowane klopsiki z kimchi. Jadłem też najlepiej przygotowane frytki kiedykolwiek. Grubo ciachane, chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku i podane z obłędnymi sosami. A jeśli interesuje Was, jak dokładnie wyglądała nasza wizyta w Młodej Polsce, no to zobaczcie vlog z tej restauracji, link do niego wyskoczył Wam w prawym górnym rogu ekranu. Lokal z czwartego miejsca w zeszłym roku uplasował się na miejscu 13. Jest to Happa to Mamy z Poznania, czyli japońska kawiarnia z kawą, herbatą matcha i oryginalnymi słodyczami. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o Dango, Daifuku czy Dorayaki, ale to właśnie podaje się w Happa to Mamy i gwarantuję Wam, że jeśli już tego spróbujecie, to będzie to coś, co nie będzie przypominać znanych Wam ciast czy innego rodzaju słodkości. Podejrzewam też, że nie każdy z Was zakocha się w tym miejscu, ale jeśli szukacie czegoś naprawdę jedynego w swoim rodzaju, czegoś na maksa oryginalnego, no to właśnie Happa to Mamy jest tym miejscem. Zresztą nie tylko pod kątem jedzenia czy napojów, ale też wystroju i klimatu samego lokalu. W listopadzie tego roku wypuściliśmy materiał traktujący tylko i wyłącznie o tej japońskiej kawiarni z Jeżyc w Poznaniu. Zobaczcie go koniecznie, to chyba nasz najfajniejszy vlog nagrany w 2020. Na najniższym stopniu podium znalazła się kolejna restauracja z Mazur, tym razem z przykopu koło Miłek. Karczma Stara Kuźnia to cudowny lokal, w którym według wielu zjecie najlepszy sernik w kraju, choć akurat ja tego zdania nie podzielam. Mnie bardziej urzekł szaszłyk z jagnięciny prosto z ognia, jego przygotowanie można podziwiać na własne oczy i to przygotowanie nad żywym ogniem czuć także bardzo wyraźnie w smaku, w każdym kęsie, w każdym mlaśnięciu. Świetne były też grubaśne placki ziemniaczane, a także tamtejsze zupy. Poza tym spodobać może się Wam klimatyczne wnętrze karczmy, jak i naprawdę piękna okolica. Choć na Mazurach trafiliśmy na wiele wybornego jedzenia, to właśnie do Starej Kuźni wróciłbym najchętniej i najprędzej. W ogóle to myślę, że mógłbym tam po prostu zamieszkać. Miejsce drugie zajmuje restauracja, o której w tym roku było głośniej niż o Nobu Roberta De Niro. Mowa o Bottiglieri z Krakowa, która jako pierwsza restauracja z tego miasta i trzecia z Polski otrzymała gwiazdkę Michelin. Parę tygodni po otrzymaniu tego wyróżnienia już jedliśmy tam kolację i muszę przyznać, że to była prawdziwa uczta pełna wyjątkowych i szybko zmieniających się smaków. Wirtuozeria na talerzach mieszała się tu z profesjonalnym, ale zarazem luźnym serwisem, przez co w trakcie wizyty czuliśmy się naprawdę bardzo swobodnie. Jestem szalenie ciekawy, jak ta restauracja będzie się rozwijać w następnych miesiącach, w następnych latach, a póki co, jeśli Wy jesteście zainteresowani tym, jak wygląda wizyta w restauracji z gwiazdką Michelin, no to odsyłam do vloga, którego nagraliśmy właśnie w Bottiglieri. Prezentujemy w nim wszystkie dania, a także mówimy, ile taka przyjemność kosztuje. Link do niego wyskoczył Wam teraz w prawym górnym rogu ekranu. W zeszłym roku restauracja Wojciecha Modesta Amaro znalazła się na drugim miejscu, w tym wygrywa zestawienie. Tyle, że tym razem nie chodzi o uhonorowane gwiazdką Michelin Atelier Amaro, a o Hard by Amaro, czyli nową restaurację otwartą latem w hotelu Nosalowy Park w Zakopanem. Ma ona inny klimat, bardziej taki rodzinny i nastawiony na spotkania w większych grupach. Nie ma tutaj też menu degustacyjnego, są za to obłędne dania z karty, które w większości skomponowane są jednak w taki sposób, by łatwo się było nimi dzielić. Wszystko się tutaj zgadza od początku do końca, od wyjątkowego czekadełka na powitanie, przez mniejsze i większe przystawki oraz dania, spośród których jedno nagrodziłem nagrodą z imienia Złotego Przewodu Pokarmowego, a jeszcze przecież są wspaniałe desery, jak deska górskich serów, podana z nietypowymi miodami. A musicie dodać jeszcze do tego przepiękny wystrój wnętrza, świetne napoje, zarówno te bezalkoholowe, jak i alkoholowe, i wina, i koktajle. No i jeszcze jest taka kropka nad i, czyli wspaniała obsługa, która z chęcią w bardzo obrazowy sposób opowiada o podawanym tutaj jedzeniu. W Hard by Amaro byliśmy w tym roku dwukrotnie, no w zasadzie to trzykrotnie. I gdyby nie gastronomiczny lockdown, to prawdopodobnie na 99% wybralibyśmy się raz jeszcze. Tyle przyjemności z pobytu w jednej restauracji nie mieliśmy, bowiem nigdzie indziej,
i po prostu z chęcią byśmy to powtórzyli. Jeszcze raz gratuluję całej 20 i zanim je wyłączycie, taki mały apel na koniec. Zamawiajcie jedzenie z ulubionych restauracji i wspierajcie je w tym trudnym czasie. Na 2021 rok życzę sobie, by był on lepszy dla polskiej gastronomii niż ten mijający. Lepszego roku życzę też oczywiście Wam. A w opisie linkuję też do dwóch głosowań, do dwóch plebiscytów, w których wybieramy najlepsze restauracje w Warszawie i w Poznaniu w ramach grup Gdzie zjeść w Warszawie i Gdzie zjeść w Poznaniu. Zachęcam do głosowania, bo to będą rankingi, w których najlepsze restauracje wybieram nie ja, a Wy. Tyle ode mnie, na dziś to wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.